Kolejny dziś wiadomości. Nie żyje 38-letni turysta z Polski, który podczas wędrówki w słowackich Tatrach spadł z wysokości około 50 metrów. Dramatyczne wydarzenie miało miejsce w rejonie szczytu Wysoka, jednego z najwyższych w Tatrach. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w piątek 29 września, kiedy turysta, podążając szlakiem górskim, nieszczęśliwie stracił równowagę i spadł w przepaść. Świadek zdarzenia niezwłocznie powiadomił ratowników chorskiej zacharnej służby, słowackiego odpowiednika polskiego tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. W odpowiedzi na zgłoszenie do akcji skierowano śmigłowiec, który miał za zadanie udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanemu. Jednak po dotarciu na miejsce ratownicy stwierdzili, że mężczyzna nie daje oznak życia. Lekarz, który towarzyszył ekipie ratunkowej, potwierdził zgon turysty. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.